Kopernikus Festiwal Informacja. Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa ze studia festiwalowego, w którym porozmawiamy o błędach w kodzie i błędach w maszynie. Ja nazywam się Łukasz Kwiatek, jestem otoczony znakomitymi naukowcami i naukowczyniami. Pani profesor Ewa Bartnik przed chwilą miała jeden z głównych wykładów na właśnie Kopernikus Festiwal, więc jest z nami również tutaj. Pani profesor Dominika Dudek jest psychiatrą. Dobry wieczór Państwu. Będzie mówić, myślę, więcej o tych błędach w maszynie. Mateusz Chochol, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, będzie ze mną współprowadził to dzisiejsze spotkanie. To dla mnie wielki zaszczyt. A Mateusz specjalizuje się w poznaniu matematycznym. Zacznijmy właśnie od, wspomniałem o tym, jak to studio jest zatytułowane, błąd w kodzie, błąd w maszynie. No mamy tutaj specjalistkę od genetyki, czyli takiego spojrzenia na, powiedzmy, człowieka, czy każdy organizm od dołu. Mamy specjalistkę od psychiatrii, czyli takiego spojrzenia całościowego na człowieka i próby zrozumienia, co się dzieje, kiedy no, coś w tym całościowym funkcjonowaniu człowieka się psuje. Chciałbym zacząć od tego pytania o to, czy znamy podłoże genetyczne chorób psychicznych, czy ono w ogóle występuje, to podłoże genetyczne, czy ono jest ważne, czy te choroby związane z całościowym funkcjonowaniem umysłu człowieka, one biorą się jakoś z innych, no, z innych źródeł? Troszkę zależy, czym się zajmujemy. Są choroby genetyczne powodowane przez pojedynczą mutację, w których są też zaburzenia psychiczne. Czasami to są zaburzenia związane, nawet nie do końca wiemy, z czym. Jest choroba zwana łamliwym X-em, gdzie na przykład dość często występuje autyzm. Jest, czasami są zaburzenia neurodegeneracyjne, na przykład w nieleczonych chorobach metabolicznych, że jeżeli się w organizmie nagromadzi duża ilość toksycznego związku, bo nie jest to dobrze leczone. Ale z tego, co ja widzę jako genetyk, olbrzymia większość rzeczy, o których się mówi, czy to są depresje, czy to jest schizofrenia, czy to są najróżniejsze inne rzeczy, to tam są geny, ale nie tylko. Nie ma czegoś takiego, że zbadamy czyimś genom i powiemy, że zachoruje na tą albo inną chorobę psychiczną. Zupełnie tego nie ma. Tak, całkowicie się z tym zgadzam. Myśmy przed chwilą rozmawiały o chorobie Huntingtona, która jest jedną z chorób takich neurodegeneracyjnych, w których pojawiają się zaburzenia psychiczne, również zaburzenia psychotyczne. Ale to znowu jest jeden z takich wyjątków, gdzie to podłoże genetyczne jest dość dobrze znane. Nie ma czegoś takiego jak gen depresji, nie ma czegoś takiego jak gen schizofrenii. Natomiast jeżeli możemy mówić o pewnego rodzaju podatności genetycznej, to właśnie o podatności. I teraz współczesna psychiatria głównie skupia się na interakcji geny-środowisko. Czyli niektóre polimorfizmy powodują, że człowiek jest bardziej wrażliwy na jakieś sytuacje związane ze środowiskiem. Może takim najbardziej sztandarowym przykładem była taka praca, no już prawie sprzed 10 lat, praca Kaspiego, opublikowana w 2003 roku w Nature, w której właśnie stwierdził, że polimorfizmy genu transportera serotoniny, tam mogą być allele krótkie czy długie, to te polimorfizmy związane są z ryzykiem wystąpienia depresji u osób, które przeszły jakąś tam traumę. Czyli osoby, które przeszły traumę w perspektywie i mają allel krótki tego genu transportera serotoniny, w tam kilku czy kilkunastoletniej perspektywie mają większe ryzyko zachorowania na depresję, ale to nie znaczy, że zachorują. Mają nieco większe ryzyko. I też badania tego polimorfizmu genu transportera serotoniny pokazały też, że ten wariant krótki łączy się z większym ryzykiem zachowań samobójczych. Cytuję tą pracę, ponieważ ona była taka dość przełomowa.
mowa i przynajmniej w psychiatrii najczęściej cytowana jako taka praca ilustrująca ten związek środowisko-geny, bo przecież występował ten czynnik pod tytułem traumatyczne wydarzenie, prawda? I w kombinacji z pewnym polimorfizmem genetycznym dawał nieco większe ryzyko. Ale choroby psychiczne są niezwykle złożone. Podałam przykład tego genu transportera serotoniny, natomiast jest cały szereg, bardzo dużo różnych genów kandydujących, które się bada, których polimorfizmy bada się w zaburzeniach psychicznych, ale jedyne, co można stwierdzić, to, że na przykład w depresji stwierdza się częściej taki czy taki polimorfizm, a w schizofrenii stwierdza się częściej taki czy taki polimorfizm, ale absolutnie z tego nie wynika, że osoba, która ma taki czy taki polimorfizm, będzie chorować na daną chorobę psychiczną, ponieważ choroby psychiczne nie dziedziczą, nie, to nie są choroby jednogenowe. Tutaj wchodzi w grę interakcja ze sobą bardzo wielu genów, a do tego właśnie interakcja tychże genów ze środowiskiem. Może, żeby się nie rozgadywać, jeszcze jedna ciekawa rzecz, która wynika z badań genetycznych zaburzeń psychicznych, a mianowicie istnieją pewne wspólne polimorfizmy genetyczne, które zwiększają ryzyko na przykład jakichś zaburzeń psychicznych i niektórych chorób somatycznych. Na przykład pani profesor podczas swojego wykładu mówiła trochę o cukrzycy typu drugiego. My u naszych pacjentów ze schizofrenią obserwujemy duże ryzyko metaboliczne. Obserwujemy, że pacjenci ze schizofrenią żyją średnio 15-20 lat krócej niż oczekiwany czas życia w populacji ogólnej. Bardzo często powodem tej przedwczesnej śmiertelności są choroby układu sercowo-naczyniowego i zwykle myśleliśmy o tym, że no tam siedzący tryb życia, obiadanie się i leki, które mogą powodować zespół metaboliczny, ale okazało się, że takie ryzyko dotyczy również tych pacjentów drag naive, czyli takich, którzy nigdy nie mieli leków. Natomiast w badaniach genetycznych właśnie się okazało, że jest bardzo wiele wspólnych genów, na przykład dla schizofrenii i na przykład nietolerancji glukozy czy cukrzycy. No może trochę się rozgadałam, ale przepraszam. Ale w tym w zasadzie nie ma nic dziwnego, dlatego że jest jakaś, powiedzmy, w miarę normalne działanie dla większości genów. Natomiast zaburzenia będą kaskadami, że jeżeli coś wpływa na metabolizm, będzie wpływało jak gdyby na różne rzeczy. I to wszystko jest wieloczynnikowe. Zresztą ja już nie pamiętam, o czym była ta praca, ale było badanie chyba 5 różnych rzeczy. Nie wiem, choroba metaboliczna, wzrost, coś tam i coś tam. I niektóre geny wychodziły te same dla 5 zupełnie różnych stanów. I to nie dziwi. Patologia jest, to jest troszeczkę jak zepsuć samochód. To znaczy można go zepsuć na różne sposoby, efekty będą takie, że nie jedzie. A w samych zaburzeniach psychicznych też te polimorfizmy nie do końca różnicują, czy bardziej ktoś będzie miał schizofrenię, czy bardziej ktoś będzie miał chorobę dwubiegunową, czy bardziej ktoś jest podatny na depresję. Ale tutaj już się ugryzłam w język, bo użyłam określenia, czy bardziej ktoś będzie miał. Nie, to nie jest tak, że bardziej będzie miał. Ma nie co większe ryzyko niż w populacji ogólnej. Może najlepszą ilustracją są najprostsze badania, to znaczy jak to wygląda w rodzinach, a mianowicie o ile na przykład schizofrenia występuje u 1% populacji, to jeżeli jedno z rodziców jest chore, no to ryzyko wynosi kilkanaście procent u dziecka. Po pierwsze, to jest też ryzyko, które wynika nie tylko z genów, ale z tego, że to dziecko jest wychowywane w rodzinie, czyli pewne wzorce są przekazywane, jest pod wpływem pewnego stresu, jak obserwuje na przykład epizody psychotyczne rodziców. To, że jest podatność genetyczna, to oczywiście sprawdzono też w badaniach dzieci adopcyjnych, które wychowywały się w rodzinach nieobciążonych schizofrenią, więc oczywiście to ryzyko genetyczne jest, ale co z tej informacji wynika? Że 90% dzieci rodzica ze schizofrenią to są dzieci zdrowe. Także jeśli mogę jeszcze się troszeczkę rozgadać, to chciałabym
no bo to była taka trochę hańba ludzkości, bym powiedziała, i taka bardzo czarna karta w historii nie tylko psychiatrii, ale w ogóle historii medycyny. A mianowicie mniej trzeba sięgnąć mniej więcej do XIX wieku, kiedy Benedikt Morel wymyślił taką teorię degeneracji, a mianowicie on opisywał, że zaburzenia psychiczne, choroby psychiczne są dziedziczone z pokolenia na pokolenie i w każdym kolejnym pokoleniu są bardziej nasilone, co doprowadza do degeneracji poszczególnych rodzin, a co za tym idzie do degeneracji społeczeństwa. No, ta teoria była całkowicie fałszywa. To był taki fake naukowy. Natomiast no, łatwiej jest napisać potem 5 artykułów, że coś jest nieprawdą, niż wyplenić coś z mentalności i myślenia. Niestety takie myślenie o dziedziczeniu chorób psychicznych bardzo się mocno zakorzeniło i to skutkowało rozwojem eugeniki negatywnej, czyli próby eliminacji z populacji tych tak zwanych złych genów. Znowu, żeby wyeliminować, to też wcale nie jest takie proste, ale tutaj ta haniebna karta, przymusowa sterylizacja pacjentów z różnymi chorobami psychicznymi i chorobami neurologicznymi. I ta przymusowa sterylizacja to nie są żadne w cudzysłowie mroki średniowiecza, to nie XIX wiek, to nie są nazistowskie Niemcy, gdzie oczywiście to było na masową skalę, a potem za tym jeszcze przyszła w cudzysłowie eutanazja, czyli po prostu zabijanie osób chorych psychicznie. Zabito w ten sposób ponad 200 tysięcy chorych. Ale to nie tylko takie momenty historii. Przymusowe sterylizacje były robione w cywilizowanych krajach typu Szwecja, typu Stany Zjednoczone i ostatnie takie przymusowe sterylizacje pacjentów chorych psychicznie były robione w latach 70. i w latach 80. Nie pamiętam, czy w 82. czy 3. roku ostatnie takie przymusowe sterylizacje były robione, czyli w czasach, kiedy już potrafiliśmy nawet leczyć zaburzenia psychiczne i doskonale wiedzieliśmy, że nie jest tak, żeby te choroby psychiczne były w prosty sposób dziedziczone. Przepraszam, bo się rozgadałam. Nie, no, mnie się przypomnieli higieniści, ta słynna książka, która no, po prostu była dla mnie przerażająca jako osoby, która no, wcześniej na ten temat wiele nie wiedziała. No, mnie się na usta jakby ciśnie wiele pytań. Na pierwsze mi Dominika odpowiedziała, to znaczy jakie to są rzędy wielkości, no bo ja obserwuję, jak czytam popularyzatorów nauki, takich trochę często mniej odpowiedzialnych w jakichś takich mediach, no powiedzmy bardziej codziennych, gdzie często no mówi się o jakimś determinizmie genetycznym, no wszystko to zaczyna funkcjonować dla niektórych jako taka po prostu maszynka, która generuje nam outputy. No my dzisiaj wiemy, że to jest maszyna, ale probabilistyczna, modulowana, jak tutaj pani profesor pięknie na wykładzie opowiadała, przez środowisko i tak dalej. Natomiast jakie są choroby, może żeby naszym tutaj słuchaczom to przybliżyć, co do których wiemy, że to podłoże genetyczne jest potężne, zgodnie ze współczesną wiedzą. Właśnie choroba Huntingtona, wczesna rodzinna postać choroby Alzheimera, różne schorzenia metaboliczne, powodują neurodegenerację, prawda, i że te dzieci mają głębokie niedorozwoje. No i chyba jeśli chodzi o obszar psychiatrii, to... Panią profesor, prosimy o mówienie do mikrofonu. Jest jeszcze jakieś zaburzenie, gdy nie pamiętam metabolizmu, poryn, gdzie dzieci nie czują bólu i się samo okaleczają. I jest głębokie upośledzenie psychologiczne. No tak, tylko to są wszystkie takie z metabolizmu. Takich stricte psychiatrycznych to już nic więcej mi takiego nie przychodzi do głowy. Znaczy się bardzo intensywnie szuka genetycznych podstaw autyzmu. Nie jest to proste. Były duże prace zrobione w Polsce, grupie profesora Płoskiego, szukające przyczyn genetycznych samobójstwa, bo w momencie, kiedy ma się dużą próbkę DNA, skłonność jest, żeby czegoś poszukać. Nie znajduje się. Znaczy są pewne badania związane z układem dopaminergicznym, z genami kodującymi pewne białka związane z układem dopaminergicznym, gdzie rzeczywiście
ta skłonność do samobójstw może być trochę większa. I rzeczy, no właśnie trochę. Cały czas to jest to, że pewna skłonność i to zależy, prawda? Najbardziej ulubiona odpowiedź i psychologów, i naukowców, to zależy. Znaczy tak, dlatego że te przykłady, że pojedynczy gen daje zaburzenia psychiatryczne, dlatego, znaczy pewnie wśród tych 7000 chorób rzadkich, monogenowych by się coś jeszcze znalazło, ale dużo tego nie będzie. Tak, a jeżeli mówimy na przykład o samobójstwach, to argument, że w niektórych rodzinach są częściej przypadki samobójstw, to nie jest argument za dziedziczeniem skłonności do samobójstwa, bo z drugiej strony jest takie zjawisko, że jeżeli ktoś z osób znaczących popełnia samobójstwo, to no jest większe ryzyko dla tej kolejnej osoby, ale nie dlatego, że ta osoba znacząca jest spokrewniona, tylko dlatego, że jest ważna, że jest jakimś autorytetem, że jest jakimś idolem albo rodzicem i niejako toruje drogę do tego samobójstwa. Ale pewne niewielkie ryzyko genetyczne jest. Tak, tylko właśnie to jest. Ja się starałam to pokazać, pokazując ten jeden gen i te wiele genów. To jest tak, że przy więcej niż kilku my tak naprawdę nie potrafimy powiedzieć czegoś deterministycznego. My możemy powiedzieć pacjentowi z mutacją w genie BRCA1, że ryzyko nowotworu jest 80% jakiegoś tam, a innego 40%. Ale komuś, kogo całą sekwencję DNA znamy, nie potrafimy powiedzieć, czy zachoruje na schizofrenię, chorobę dwubiegunową, czy będzie zdrowy jak rydz do końca swoich dni. Zresztą, gdyby to dziedziczenie było takie proste, no to wśród bliźniaków jednojajowych byłaby identyczna zachorowalność, a to jest, zdaje się, około 50%. Właśnie to jest bardzo, znaczy to 50% jest takie trochę zesłane od góry. To znaczy, jak się porównuje bliźnięta jednojajowe pod ogromną liczbą różnych cech, to między 40 a 60 oscyluje, jak gdyby, co z grubsza pokazuje tyle, że geny tak, ale nie tylko geny. Ja bym chciał pociągnąć panią profesor Bartnik o kwestię prywatności. To się pojawiło na wykładzie, kiedy czytałem ostatnio, co kryje się w naszych genach. Książeczkę pani profesor ostatnią bardzo, bardzo polecam. W jeden dzień mi się to łatwo udało wchłonąć. Natomiast jak czytałem ostatnio też taką książkę, no dłuższą znacznie, Geny Ashleya, w której to, no taka też ostatnio całkiem nowa, w której no z grubsza rzecz biorąc autor no wychwala testy i mówi, że testy no zbawią świat i chyba, że przespałem, ale ten autor być może, wydaje mi się, że ten autor w ogóle nic nie mówi o prywatności, nie pokazuje w ogóle tej drugiej strony monety. No i jak to jest? No bo z jednej strony tutaj mówicie panie o tym, że to jest probabilistyczne, że nawet u bliźniaków jednojajowych to nie jest takie proste, że nawet ten, nazwijmy to, gen Angeliny Jolie w cudzysłowie, no bo tak to już w internecie funkcjonuje, no to też nie jest 100%. Prawdopodobieństwo jest ogromne, ale to też nie jest 100%. No więc jeśli to jest jakaś ruletka, no to co z tą wiedzą, mówiąc krótko, można zrobić i mało tego, co ktoś inny może z tą wiedzą zrobić. Czy ktoś inny nie powinien o tym wiedzieć, chyba że jest lekarzem prowadzącym? Chociaż to też nie jest takie proste. Są też głosy, że w jakimś sensie nasza informacja genetyczna jest dobrem społecznym, że po to, żeby móc powiedzieć ludziom coś więcej niż to, co możemy teraz powiedzieć, potrzebujemy bardzo dużo danych. Ja już nie pamiętam, to było jakaś koprodukcja etyczno-prawniczo-genetyczna. Sugestia jest taka, że jeżeli ktoś ma sekwencjonowany genom, powinien go upublicznić, nie w sensie takim, że go wiesza na płocie, no bo to z tego będzie, tylko że powinien być dostęp dla tego, dla naukowców, żeby można było wyciągać z tego wnioski. W sumie, że to jest tylko jeden pogląd. Inny pogląd jest taki, że to jest coś, co jest absolutnie prywatne i nawet były kwestie odnośnie tych 200 tysięcy niemowlaków, które mają być sekwencjonowane, one nie podpiszą świadomej zgody, albowiem jak gdyby no, w tym wieku trochę trudno coś podpisać. Teraz czy rodzic ma prawo podpisać tę zgodę? Jeżeli ma,
to w którym momencie ktoś się powinien czegoś dowiedzieć. I to w tym momencie jest strasznie dużo dyskusji na ten temat. Ja nie jestem pewna, czy ten pogląd dotyczący tego jako dobro publiczne nie jest mi najbliższy. Z drugiej strony, jeżeli pomyślimy o prywatnych ubezpieczycielach, którzy w tym momencie zażądają pięciokrotnie wyższej stawki, bo ten gen na trzecim chromozomie wygląda podejrzanie, albo zwiększa ryzyko o 2%, bo to mogą nie rozróżnić, nie wiem. Znaczy, ale myślę, że to się wszystko będzie wałkowało, bo do momentu, kiedy większość badań było badaniami takimi, że nie robimy sekwencji całego DNA, to było za drogie, tylko badamy takie znaki drogowe na DNA. To, czyli informacja nie była pełna, nawet gdyby to wyciekło, to ktoś ma, nie wiem, ma jakieś takie warianty, o których niewiele wiemy, to niewiele znaczy, ale nie wiem, gdybym miała sekwencjonowany DNA, zresztą proponowano mi, to powiedziałam, żeby wzięli kogoś młodszego, bo dla mnie to już nie ma żadnego znaczenia, no bo co ja z tym zrobię, ale gdybym miała sekwencję DNA, nie miałam żadnych problemów z upublicznieniem tego, w sensie nie, że jak mówię, nie wywieszenie na płocie, tylko danie do jakiejś bazy danych, bo komuś do czegoś może się przydać. Ja sobie tak trochę myślę, że z tymi badaniami to jest chyba tak jak z wieloma narzędziami, które człowiek wytworzył. Nóż można użyć do krojenia chleba i nóż można użyć do tego, żeby komuś wbić ten nóż w serce czy uciąć mu głowę. I jeżeli informacja miałaby no, zapobiec nieszczęściu, zapobiec chorobie, no znowu przykład Angeliny Jolie, pytanie czy słusznie, czy niesłusznie poddała się okaleczającej operacji. Ona uznała, że no, to eliminuje ryzyko, które ma bardzo duże. Ale jeżeli informacja pozwoli na przykład wczesne wykrycie pojawiającej się choroby, wczesne podjęcie leczenia, czy takie modyfikacje trybu życia, które pozwolą wręcz zapobiec tej chorobie, no to to ma sens. Natomiast czy to ma sens u noworodka, gdzie ono, znaczy, czy to ma większy sens? Ja na to nie potrafię w tym momencie odpowiedzieć, bo oni to dopiero zaczynają, a myślę, że jakieś wyniki będą za parę lat. Czy to ma większy sens niż te badania przesiewowe noworodków, które już są robione na choroby, które są na tyle częste i na tyle... Mhm. Po angielsku jest słowo druggable, którego nie ma po polsku, czyli takie, z którymi możemy coś zrobić, czy podać hormon, czy zmienić dietę, czy usunąć coś, co trzeba usunąć. Czy to wniesie coś dodatkowego? To jest eksperyment naukowy, bardzo interesujący, ale nie wiem, czy wart tych pieniędzy, które one, to się dopiero okaże. Ja chciałbym jeszcze wrócić do kwestii być może interakcji między psychiatrią a genetyką. To jest tak, że obserwujemy dzisiaj, również z tego powodu jakby o tym dzisiaj rozmawiamy, bo obserwujemy dzisiaj być może trochę się o tym mówi, nasilenie jakieś w diagnozie czy w obserwacji przypadków chorób psychicznych w społeczeństwie. I pytanie, czy psychiatrzy interesują się z jakiegoś powodu genetyką, czy to jest tak, że się być może okazać w przyszłości, że na przykład badania genetyczne, bo ten rozwój genetyki, jaki obserwujemy, o czym pani profesor mówiła, no jest imponujący. Mogą się okazać te badania genetyczne na przykład ważne dla wyboru odpowiedniej terapii chorób psychicznych? Powiem tak, w tym momencie w praktyce jeszcze nie do końca, aczkolwiek to, co pani profesor mówiła o bardzo ważnym i ciekawym kierunku powiązania farmakoterapii z badaniami genetycznymi, są już takie możliwości i to się robi. Oczywiście nie robi się tego rutynowo, ale zdarza się, że jeżeli mamy pacjenta na przykład bardzo lekoopornego z jakiegoś powodu, to robimy badania na przykład w kierunku tego, jakim jest metabolizerem leków, prawda? I tutaj pewne sekwencje są nam w stanie powiedzieć, że ten pacjent za szybko metabolizuje, więc będzie potrzebować wyższych dawek. Albo jakieś tam leki, no to w ogóle nie bardzo zadziałają. To się już zaczyna robić. I to, co robimy, ale też oczywiście bardzo rzadko, to nie jest rutynowe, to raczej w ośrodkach akademickich, jeżeli zdarzają się nam pacjenci
stosunkowo młodzi z takimi w cudzysłowie dziwnymi objawami i cechami organicznymi, jakimiś niecharakterystycznymi cechami neurodegeneracji. To czasami też robimy badania genetyczne, ale póki co to mniej więcej tyle, byłoby na tyle. Bardziej to jest nie u psychiatrów, tylko neurologów i u dzieci. To znaczy były nasz student, który zresztą jest też lekarzem, Wojciech Wiszniewski, pracuje w takiej dużej pracowni w Stanach, gdzie jest bardzo duża grupa i tak jak twierdzą, ale to jest neurologiczne choroby, u dzieci około 20% jest zdiagnozowanych w wyniku sekwencjonowania DNA. Ale to jest troszeczkę coś innego, bo wiele chorób u dzieci dużo więcej ma przyczyny genetyczne i takie prostsze. Tam jest taki klasyczny przykład dwójki bliźniąt niejednojajowych, u których wykryto u każdego z nich pechowo dwie takie same mutacje i podanie obojgu dwóch jakichś prostych leków, które uzupełniały te braki, spowodowały, że przestały być chore. Ale to jest taki przykład, że tak powiem, sztandarowo piękny. Większość nie jest takich prostych. Często też się coś stwierdza, ale leku nie ma. Ale 20% to już jest dość wysoko, ale mono lub dwugenowe. Nie to, z czym pani ma do czynienia, bo tam tak się nie da. Ja tylko przypomnę Państwu, bo ogląda nas trochę osób na żywo na kanale Kopernikus na YouTubie, że mają Państwo możliwość zadawania pytań. Ja śledzę to, co się dzieje na czacie, więc te pytania będziemy, tak jeżeli one się pojawią, przekazywać naszym dzisiejszym gościom. Również do Państwa oczywiście, Państwa siedzących na sali, również za chwilkę wrócimy. Ja chciałbym jeszcze jeden wątek poruszyć, związany z tytułem naszego dzisiejszego studia festiwalowego, czyli błąd w kodzie, błąd w maszynie. No to jest takie pytanie pewnie filozoficzne, może za bardzo filozoficzne. Nie wiem, czy na to porę już, ale ciekaw jestem... Im później, tym lepiej. W zasadzie tak. Najlepsza filozofia jest po północy, ale jeszcze do tego daleko. Zależy od ilości poczekać. Wina. Ale dobrze, bo... Chciałbym zapytać panie, czy obserwują panie tutaj jakieś napięcie w takie filozoficzne między tym, jak genetyka patrzy na człowieka, a tym, jak psychiatria patrzy na człowieka, no oczywiście z perspektywy tych zaburzeń psychicznych. No bo gdy mówimy o genetyce, pani profesor opowiadała o tych 3 miliardach par zasad, no to wszystko wygląda o tym, jak to jest poupakowane w genomie. To wszystko wygląda na taką bardzo skomplikowaną maszynę. I teraz pytanie, czy na przykład psychiatrzy, nie wiem, czy to jest uprawnione mówienie, ale to pani profesor zaraz się odniesie. Z drugiej strony, czy psychiatrzy też patrzą tak na ten mózg, który jest taki skomplikowany, ma tyle tych neuronów, tyle tych połączeń, jako na taką skomplikowaną maszynę, czy jednak no, ta metafora maszyny więcej tutaj zaciemnia niż wyjaśnia? I no właśnie, czy jest tu jakieś napięcie między jednym spojrzeniem a drugim? To jest bardzo trudne pytanie, na które sama sobie próbuję od lat odpowiedzieć, dlatego że no, choroby psychiczne o tyle zawsze fascynowały, że dotyczyły takich obszarów, które tworzą naszą tożsamość, prawda? Które powodują, że czujemy się tym, kim się czujemy, dotykały naszych emocji, naszych zachowań, naszego człowieczeństwa po prostu. No i tutaj oczywiście od wieków dyskusja, czy są to choroby mózgu jako pewnego organu skomplikowanego, no ale jednak opisywalnego przez biologię, czy są to choroby umysłu, ale jeżeli choroby umysłu, to czymże jest ten umysł i jak się ma umysł do mózgu, czy są to może choroby duszy, ale tutaj to już w ogóle dyskusja wykracza poza jakiekolwiek obszary nauki. Do mnie najbardziej przemawia takie spojrzenie, że oczywiście mózg jest absolutnie niezbędny do tego, żebyśmy cokolwiek odczuwali, żebyśmy mieli jakąkolwiek świadomość i jakąkolwiek tożsamość. I tutaj właśnie lubię cytować czy Ledu, czy Cricka, którzy mówili, że jesteśmy tylko i wyłącznie interakcją różnych synaps między sobą, nie jesteśmy niczym więcej niż naszymi synapsami. Ale gdzieś tam czuję, że nie sama struktura tego mózgu, tylko nieustanna interakcja mózgu z jednej strony z ciałem,
z ciałem, które za pomocą zmysłów odbiera ten świat. I każdy z nas ma te zmysły jakoś inaczej wyczulone, prawda? No już tak patrząc z grubsza, osoba niewidoma inaczej percepuje świat niż osoba widząca. Mężczyźni nieco inaczej widzą kolory niż kobiety, więc każdy z nas ma te zmysły nieco inaczej nastrojone. I ten mózg wchodzi nieustanną interakcję z ciałem, z tym, co odbiera sygnałami z ciała, zarówno przez zmysły, ale też przecież przez osie hormonalne, przez połączenie, teraz przecież bardzo modne teorie tego mikrobiomu jako tego mózgu jelitowego i tak dalej. Ja nie mogę z mikrobiomem, ostatnio on jest dobry na wszystko. Ostatnio jest dobry na wszystko, ale chodzi mi po prostu o to, że to jest nieustanna interakcja mózgu z ciałem i ze światem zewnętrznym poprzez to ciało, ale a równocześnie nieustanna interakcja mózgu z czymś trochę szerszym, a to znaczy z pewnym kontekstem historycznym, kontekstem kulturowym, w jakim żyje człowiek. I jeżeli gdzieś tam próbuję sobie robić taki eksperyment myślowy, co by się stało, gdyby technicznie można było transplantować mózg, to ja nie bardzo wierzę, że dałoby się zachować w pełni tożsamość człowieka, którego mózg by przeszczepiono. Nawiasem mówiąc, kilka lat temu gościem festiwalu był profesor Damasio, który zresztą podobny pogląd, nawet miałam przyjemność z nim rozmawiać i się go o to zapytać i też jakoś podobny pogląd wyznaje. Więc ja, jeżeli idziemy w kierunku filozofii i poglądów, no to ja tak uważam. Jedna, ja wychodzę tutaj ze swojej roli gospodarza, ale śmiało. Jak już wychodzę, to tutaj to, co przedstawiłaś, to jest taka filozoficzna wizja, często nazywana ucieleśnionym poznaniem. I niektórzy twierdzą, że to trochę przeczy takiemu maszynowemu podejściu, ale są też tacy, którzy to godzą całkiem umiejętnie i to wcale nie jest tak, że ten mechanicyzm odpada. Ty mówiłeś, że metaforą. Ja myślę, że to jest więcej niż metafora, że to jest maszyna. Że to jest maszyna. Jeszcze chciałbym panią profesor Bartnik posłuchać w tym temacie. Nie. Po prostu nie. To znaczy mózg dla genetyka nie jest czymś, o czym łatwo mówić, dlatego że to zupełnie jest... Nie mam bladego pojęcia o genach z tym związanych, prawda? To jest zbyt złożone. Okej, ale ja nawet pytam o taką wizję człowieka z perspektywy genetyki. Na ile to jest maszyna? Czy to są takie tematy, nad którymi genetycy się po prostu nie zastanawiają? Nie. Nie rozmawiają. To znaczy, człowiek jest maszyną. Byłam, kiedy to było? Wczoraj na znakomitym wykładzie o sztucznej inteligencji i wyniosłam z tego jedną rzecz, że to jest zupełnie inny rodzaj myślenia dla sztucznej inteligencji i dla nas, czyli ja nie widzę człowieka jako maszyny za bardzo, ale znowu ja nie widzę do końca też człowieka jako całości, jako troszkę widzę jako interakcję różnych genów i środowiska i to jest taka trochę płynna wizja w tym momencie. Znowu interakcja, geny, nie, ale, środowisko, mózg, środowisko. Ale to wszystko jest... Dynamika. Ale jeszcze dochodzi jedna rzecz, to znaczy coś, co jak gdyby wynikło do lepszego zrozumienia, jak funkcjonuje chociażby komórka. Jak ja byłam na studiach, jest taki wierszyk bardzo komunistyczny, typu, że szewc robi buty, krawiec szyje ubrania i tak dalej, i tak dalej. I każdy ma swoją funkcję, tylko to tak nie wygląda. To znaczy, każde białko ma tłumy funkcji, nie tylko ma tłumy funkcji, ale jeszcze interaguje z mnóstwem różnych innych białek. Także te interakcje są wszędzie, na każdym poziomie. Dobrze, myślę, że trzeba oddać również głos państwu, którzy tutaj wytrwale z nami siedzą. Mateusz będzie obiecał, że będzie chodził z mikrofonem, więc zapraszam do zadawania pytań. Jest pan profesor Mateusz, nie wiem, czy widzisz, bo tutaj widzę, światło świeci, ale tak. Pierwszy rząd, także daleko nie mam. Dziękuję bardzo. Pierwsze pytanie mam żartobliwie. Czy panią w pracy zawodowej potrzebna jest... To podobno słabo słychać. Poprzedni dyskutant, bo ja jestem regularnie. Czy panią w pracy zawodowej potrzebna jest filozofia?
Ale teraz przechodzę do poważniejszego pytania. To jest temat, jest informacja, takim typowym przykładem informacji, rzut monetą, gdzie dokładnie jeden bit jest generowany. Zabrzmiało to tak przy tych jednojajowych bliźniętach, że tam 50% mamy wynik, 40-60. Chciałbym to lepiej zrozumieć. Czy to znaczy, że mamy bliźniaka, który zachorował na chorobę, ale jednak rzadką i drugi wtedy ma 50%, że zachoruje, ale to byłby bardzo wysoki wskaźnik. To nie są choroby monogenowe, to będą choroby te wieloczynnikowe, gdzie jest jakaś podstawa genetyczna i coś więcej, co nie wiemy, czym jest. Tak jest Ale ja bym nie o wyjaśnienie, tylko jak to jest zdefiniowane od strony liczenia osób chorych. Mamy tak, że mała część, powiedzmy, tych bliźniaków jednojajowych choruje na pewną chorobę, znaczy mamy takiego jednego i drugi wtedy ma 50%. To nie jest tą stronę, to jest empiryczne. Tak. Przebadaliśmy ileś tam bliźniąt, par bliźniąt jednojajowych, u których z jednego z nich wystąpiła jakaś choroba. Tak. I to nie jest choroba prosta, taka, która jest powodowana przez pojedynczy gen. I patrzymy, jaka część drugich bliźniąt choruje na tą konkretną chorobę. I to rzeczywiście wychodzi tak koło 50%. To dla bardzo wielu ludzi. To nie jest żaden rzut monetą, bo ja się obawiam, że to jest jakiś rzut monetą, czyli że nic nie wiemy. To jest bardzo wysoki wskaźnik, który wskazuje, że jeżeli ta choroba występuje w 1% albo jeszcze mniej i oni chorują i tam jest 50%, to jest bardzo wysoki wskaźnik potwierdzający. Ona jest rzadka w populacji. Jeżeli już bierzemy populację, w której jedna choruje na tą chorobę, to już jest wybrana populacja. Więc mówienie, że ona jest rzadka, to nie ma większego znaczenia w tym momencie. To rozumiem. Tak. Ale nie, dziękuję, zrozumiałem. A co do tej filozofii, to chyba można sentencją grecką odpowiedzieć. Ja to mówię jako lekarz-psychiatra. Iatros filozofos izoteos. Więc jeśli lekarz, nie, to tak trochę się śmieje i to nie jest jakiś wyraz narcyzmu, bo ja jestem bardzo daleka od filmu Bogowie i takich traktowania lekarzy jako bogów. Natomiast dlaczego ten iatros filozofos izoteos, że jeżeli lekarz jednak znajduje w sobie przestrzeń na pewną głębszą refleksję, na namysł nad pacjentem, w ogóle nad drugim człowiekiem, to chyba będzie miał lepszy kontakt z tym pacjentem, będzie lepszym lekarzem i będzie właśnie uprawiał tą medycynę jako sztukę, a nie tylko rzemiosło. No, tak mogę odpowiedzieć. Tak, czy mamy kolejne pytania z sali? Ja nie widzę. Mnie to za bardzo oślepia, ale chyba nikt to może, się nie... może internetowe tak, pytanie. Tak, zadajmy pytanie z internetu. Jedno z pytań, które się pojawiło na grze, ogląda nas ponad 100 osób, dotyczy tego, jak bardzo uregulowane są badania genetyczne. U nas nie są. Każdy kraj ma swoje przepisy. U nas profesor Witt był osobą, która stworzyła 8 czy 10 lat temu, był szefem grupy, która stworzyła ustawę i to ugrzęzło w jakiejś szufladzie w Ministerstwie Zdrowia. Nawet zdaje się, w którymś momencie znaleziono tą szufladę, ale dla niego ogromną bolączką jest to, że każdy może robić te badania. I teraz... Tak jak powiedziałam, są firmy, które mają atesty, są laboratoria powiązane z instytutami naukowymi, które mają atesty. Natomiast ja bym nie bardzo ufała w firmie Krzak, szczególnie, że czasami, znaczy niektóre rzeczy, które oni obiecują, są absurdalne. Ja nie mówię teraz tylko o polskich firmach, pokazywałam przykłady kremów, ale są też optymalne sporty. Są takie, które badają predyspozycje dzieci, za co ja bym zamykała, ale nie ma do tego prawnych środków, bo powiedzmy mamusia dowie się, że synek powinien, nie wiem, chodzić na lekcje matematyki albo grać w ping-ponga i będzie mu utrudniać. Tak nie powinno być. Znaczy, te rzeczy nie mają żadnej realnej wagi. Ja kiedyś się zresztą bawiłam do jakichś wykładów, pogrzebałam w genach powiązanych ze sportem. Tam są geny predyspozycji do takich czy siakich. Ja ich nie mam. Nie. To znaczy, któryś z tych genów
Ja już nie pamiętam, ale dane były w stylu takim, że występuje u 16% elitarnych sportowców i 13% populacji. Co naprawdę, ale to naprawdę, to nic nie znaczy. Ja tutaj mogę skomentować dwie rzeczy z punktu widzenia Komisji Bioetycznej. Mam zaszczyt przewodniczyć Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. I to są dwie regulacje. Jeżeli są jakiekolwiek badania genetyczne pacjenta, to pacjent musi podpisać osobną świadomą zgodę. Nie wystarczy taka ogólna świadoma zgoda na pobranie materiału. Musi być osobna. I druga rzecz, że polskie prawo zabrania wykonywania eksperymentów na tak zwanym dziecku poczętym. No trochę, ja nie lubię tej nazwy, bo w końcu ja też jestem dzieckiem poczętym. Kiedyś ktoś mnie począł. Wszyscy kiedyś zostaliśmy poczęci, no ale tak to się nazywa. W związku z tym eksperymenty na zarodkach nie są dopuszczone. Nie, to ja wiem, dlatego że kiedyś profesor Eleonora Zielińska na moją prośbę dała mi przepisy, które kto, jeżeli i tak dalej, zagrożony jest karą. Nie wolno na zarodkach u nas robić nic. Natomiast świadoma zgoda, są dwa problemy ze świadomą zgodą. Jeżeli się wysyła wymaz z Polisza do którejś z tych firm, coś tam się podpisuje, ale czy to jest świadoma zgoda, to ja nie wiem. Natomiast problem ze świadomą zgodą jest też taki, ja bywało, że tłumaczyłam różne rzeczy i tłumaczyłam kiedyś formularz świadomej zgody rodziców na badanie. To nie była terapia genowa, to była terapia białkiem, którego brakowało tym dzieciom. To miało 16 stron. Ja jestem dwujęzyczna i jestem genetykiem i było parę miejsc, kiedy ja nie wiedziałam, o co chodzi, ponieważ tam musi być wszystko. I w ogóle w którymś momencie Komisja Bioetyczna UNESCO wydała w ogóle specjalną broszurę o świadomych zgodach, jak gdyby uświadamiając, że to nie chodzi o to, żeby tam było wszystko, tylko żeby pacjent wiedział, co podpisuje. Żeby rozumiał. Ja chciałbym jeszcze zadać dwa pytania dotyczące przyszłości i związków genetyki i chorób psychicznych. I pierwsze pytanie, jakie mi się nasuwa, jest takie, bo pani profesor mówiła wiele o tych testach genetycznych, jak genetyka się rozwija, więc wyobrażam sobie, że w przyszłości te testy genetyczne będą jeszcze bardziej powszechne, więc będziemy wiedzieć o sobie coraz więcej. I pytanie, czy ta wiedza może być jakimś takim czynnikiem stresującym albo czymś, co sprawi, że będziemy bardziej podatni na różne zaburzenia psychiczne. Z tego względu, że będziemy paradoksalnie wiedzieć o sobie, czy o naszych genach więcej. O ile nie zdarzy się cud w stylu mojej zebry, ale ten cud się nie zdarzy, wydaje mi się, że my jako genetycy jesteśmy najmniej skłonni do determinizmu genetycznego ze wszystkich znanych mi osób, bo wiemy, że geny są tylko częścią. Teraz gdybym wiedziała, że mam 1,5 razy większą skłonność do depresji niż populacyjna, co to mi mówi? To znaczy, jaki jest punkt wyjścia? A może mam jeszcze 3 niezbadane geny, które spowodują, że jestem niesłychanie odporna na wszelkie sytuacje stresujące? To wydaje mi się, że problem polega na tym, że ludzie troszeczkę mogą to traktować jako wyrok, a nie jako podanie ryzyka. A wyrokiem tak naprawdę jest bardzo mało rzeczy. No, tu było wspomniane. Choroba Huntingtona, rodzinna forma Alzheimera, niektóre dziedziczne nowotwory, ale nawet dziedziczne nowotwory mają powiedzmy 80%, a nie 100%. To już jest diablo wysoko w porównaniu z resztą rzeczy. Znaczy, wydaje mi się, że to jest tak, że są osoby, które będą się stresować każdą dodatkową rzeczą, którą muszą przetrawić, i są osoby, które nie będą, ale nie wydaje mi się, żeby większa ilość informacji, które nigdy nie będą super pewne, przynajmniej w sprawach psychicznych, bo to nie jest tylko genetyczne, nie powinno to jakoś na nic wpływać. Ja trochę tak filozoficznie rozumiem twoje pytanie i tutaj może odpowiem takim zdaniem, że w zasadzie od zerwania jabłka z drzewa wiadomości dobrego i złego zaczęły się wszelkie nieszczęścia ludzkości. Jeżeli byśmy tak na to patrzyli, to no, cała nauka poszerza naszą wiedzę, ale i oczywiście to jest cudowne, bo poznajemy prawdę, poznajemy świat, poznajemy siebie, ale z drugiej strony
daje też właśnie dodatkowe różne czynniki stresowe. Czyż nie byłoby dużo przyjemniej żyć w ogrodzie edeńskim w błogiej nieświadomości? Bez komputerów. Właśnie, bez komputerów, bez wszelkich udogodnień, no, zawsze jest coś za coś. Natomiast to nie jest tak, że wiedza będzie zwiększać ryzyko zaburzeń psychicznych. To drugie pytanie, o którym wspomniałem wcześniej, dotyczące przyszłości i związków genetyki i chorób psychicznych, dotyczy tego, znowu była tutaj mowa o tej nowej technologii edycji genów i pytanie, czy wyobrażają sobie panie w przyszłości taką możliwość edycji człowieka, czy genów człowieka, żebyśmy wyeliminowali choroby psychiczne? Jeżeli tak, to jaki to byłby świat? Nie. Nie. To trzeba by było zmieniać, no nie ma jak. A cały genom by trzeba było wywalić i stworzyć świat od samego początku. No w ogóle ludzi wywalić nie będzie. Pytanie, kiedyś nas nie było. Pytanie, czy wtedy maszyny będą mieć zaburzenia psychiczne. No, profesor Kosiński mówił na tym festiwalu o tym, że możemy już mówić o zjawiskach psychicznych u algorytmów, więc może jak nas zastąpią, to będzie świat. Dobrze, sprawdzę jeszcze raz, czy nie ma dodatkowych pytań na krzaksie. Mateusz, możesz zerknąć na salę, czy ktoś podnosi... Zerkam na salę i nie widzę, ale może zobaczę, bo ktoś na przykład podniesie teraz... O, mamy pana. Już biegnę. Dziękuję, dzień dobry. Ja mam takie pytanie odnośnie chorób psychicznych, bo czy są badania na ten temat, ile chorób psychicznych, no nawiązując trochę do poprzedniego pytania, można wywnioskować, ich pochodzenie w większości można wywnioskować ze środowiska, a ile z właśnie jakichś genów? Na pewno nie ma takich prostych danych szacunkowych, że tyle procent geny, tyle środowisko. Mówi się o interakcji, ale ponieważ mamy do czynienia z dużą ilością różnych genów, u danego człowieka może być większa ta komponenta genetyczna, u drugiego człowieka znacznie większa komponenta środowiskowa. Poza tym są zaburzenia psychiczne, które są bardziej biologiczne i są zaburzenia psychiczne, które zdecydowanie bardziej wynikają z jakichś nierozwiązanych konfliktów, z jakichś stresów wczesnodziecięcych, więc na pewno na to jednoznacznej odpowiedzi nie ma. A czy jest taka hipoteza mówiąca o tym, że niektóre zaburzenia, które mają źródło genetyczne, mogą wywodzić się z pokoleniowej traumy, która polecam blog Wojtka Dragana, on się z tym bardzo ładnie rozprawia. Oprócz mikrobiomów niesłychanie modna zrobiła się epigenetyka, czyli przekazywanie rzeczy, które nie zmieniają sekwencji DNA, ale jakby zmieniają jego zdolności bycia odczytywanym. I te badania dotyczące przekazywania traumy z pokolenia na pokolenie są silnie zdyskredytowane, ale Wojtek Dragan to jest doktor habilitowany psycholog, chyba w ogóle już teraz u JOT-u, bo on się przeniósł lub przenosi, ale był w Warszawie. To Mateusz będzie wiedział. Ale też jeżeli chodzi o to przekazywanie traumy, to też jest taki temat, który mnie bardzo fascynuje, bo oczywiście, że było trochę bardzo dobrych, bardzo ciekawych badań o tej transmisji traumy, na przykład badań nad drugim i potem trzecim pokoleniem Holokaustu, prawda, ofiar Holokaustu. Ale weźmy pod uwagę, że trauma może być z pokolenia na pokolenie transmitowana w zupełnie inny sposób niż w sposób genetyczny. Jeżeli analizuje się historię tych rodzin, to zazwyczaj osoby,
które no, przeszły traumę Holokaustu, miały dość specyficzny sposób wychowywania dzieci, relacji z tymi dziećmi, a te dzieci z kolei później, nabywszy pewne wzorce w domu, to dalej przekazywały w swoim, jakby dalej. Także pamiętajmy, że to, co idzie z pokolenia na pokolenie, to niekoniecznie musi być cokolwiek związanego z helisą DNA. Znaczy, są dobrze udowodnione, ale zupełnie inna rzecz, przekazywanie niskiej wagi urodzeniowej i skłonności do pewnych chorób. W Holandia dość dobrze przebadane, tam połowa Holandii miała okropny głód w którymś momencie II wojny światowej. Kobiety, które były wtedy w ciąży, rodziły dzieci o niskiej wadze urodzeniowej i zaburzenia metaboliczne powyłączały pewne geny dość definitywnie, aczkolwiek to jest bardzo dziwne, bo tak naprawdę przy powstawaniu gamet wszystko normalnie się jakoś odblokowuje i tego raczej nie ma. Jest trochę rzeczy u szczurów przekazywaniem rzeczy z pokolenia na pokolenie, jak się odsuwanie zapachu czy coś, ale większość genetyków na słowo epigenetyka wyrastają nam pazury i kły i gryziemy. Szanowni Państwo, jest jeszcze jedno pytanie. Proszę bardzo. Ja chciałem skorzystać z okazji i nawiązać do tych kwestii etycznych, które cały czas tu się przewijają. Sprowokować tak naprawdę jakieś wypowiedzi na temat źródeł tych naszych obaw. Bo sprowokuje to w ten sposób, że ja w swojej absolutnej, świadomej, kompletnej niewiedzy, jak ten świat funkcjonuje, jestem skłonny, czy skłaniam się do transhumanizmu, ponieważ uznaję, że generalnie ruletka, którą funduje nam ewolucja, cała ta genetyka, ten mechanizm, który napędza, jest wystarczająco brutalna w rozdawaniu najdziwniejszych przypadłości poszczególnym ludziom. I nasze obawy, że sami coś jeszcze bardziej zepsujemy, są tylko i wyłącznie próbą niebrania odpowiedzialności. Bo jak już to zrobiła genetyka, to jest okej, okay. Jak my to zrobimy, no to będziemy winni. Czy to trochę nie jest tak? Dziękuję. No to nie wiem, czy to jest pora na takie rozważania. To znaczy, ja może odsunę to w tym sensie, że w tym momencie robienie czegokolwiek jest nieodpowiedzialne, bo nie potrafimy robić tego w sposób idealny. Kiedyś znajoma bioetyczka, zresztą siostra profesor Barbara Chyrowicz, powiedziała, że są dwa problemy. Jeden jest techniczny, drugi jest etyczny. Pytanie jest, jeżeli rozwiążemy problem techniczny i będziemy mogli robić to idealnie, czy powinniśmy to robić? I wtedy powstaje pytanie, dlaczego by tego nie robić tak naprawdę, tylko znowu są kontrargumenty. Czy osoby, które akceptują diagnostykę prenatalną lub preimplantacyjną, im nie będzie potrzebne to modyfikowanie, bo mogą wybrać zdrowe zarodki. Osoby, które nie akceptują, czy one zaakceptują modyfikowanie, które jest jeszcze bardziej daleko idącą ingerencją. Ja myślę, że to się będzie wałkować przez najbliższe lata. Jest strasznie dużo mądrych dzieł na ten temat. I o ile chodzi o takie najbardziej sążniste dzieło, komitet, ojej, Akademia Nauk Amerykańska, ona się inaczej nazywa, jest medycyny, nauk i chyba inżynierii, w zasadzie w pierwszym swoim tym powiedziała, że nie, a w drugim zaczęła mówić, w jakich warunkach to by było możliwe. I oczywiście mamy dwie osoby z chorobą Huntingtona, które chcą mieć zdrowe dzieci i wtedy możemy modyfikować, no bo mało zarodków nie będzie miało choroby Huntingtona. Ale więcej nie będę tego komentować. Znaczy ja nie... Akurat wspomniałam o Aurei, o tej dziewczynce, która była urodzona po zastosowaniu tej analizy ryzyka poligenowego. Jej ojciec też się deklaruje jako transhumanista, więc być może dlatego wybrał to w ten sposób. Ja tutaj mogę odpowiedzieć tym, co już padło, że w zasadzie wszystko zależy, do czego coś jest wykorzystywane i wszystko chyba, każdy postęp, który ludzkość wymyśliła, może być wykorzystany ku dobremu i może być wykorzystany ku złemu. Szanowni Państwo, czas naszego spotkania niestety dobiegł końca. Bardzo jeszcze raz chciałbym podziękować naszej dzisiejszej
prelegentce, pani profesor Ewie Bartnik. Brawo. Dziękujemy również profesor Dominice Dudek, którą państwo na tym festiwalu mogą codziennie spotkać, posłuchać w innej roli. W roli prowadzącej rozmowy, rozmowy o człowieku. Tak, zapraszam na godzinę 15:00. Codziennie jest takie pasmo. I tutaj też miałam przyjemność rozmawiać właśnie na temat genetyki z panem profesorem Sanakiem. Szczerze mówiąc, nie wiem, którego dnia ta rozmowa ma być emitowana. I też tutaj padały słowa dotyczące transhumanizmu. Też miałam bardzo ciekawą rozmowę na temat właśnie sztucznej inteligencji i transhumanizmu z panią Elizą Michalik, także też zapraszam państwa serdecznie. No i dzisiaj, parę innych. Dzisiaj rozmawialiśmy o genach, o ludziach, o chorobach psychicznych, rozmowa o człowieku, w których te wątki również się pojawiają codziennie na naszej stronie festiwalowej na Facebooku. Zapraszamy państwa oczywiście jutro na wykłady i spotkania tutaj na Świętego Wawrzyńca 15. Jutro taki dzień kwantów, bo będzie o godzinie 16:30 Percepcja z udziałem profesora Andrzeja Dragana i z udziałem doktora Tomasza Millera. Panowie porozmawiają, podobno mają się pokłócić o różne szczegóły. Bo mówią, że się nie zgadzają. Tak, związane z mechaniką kwantową. Potem kolejny wykład w ramach UNATOK, więc no, tu nie będzie kwantów, będzie znowu społeczeństwo cyfrowe. Natomiast wykład główny wygłosi profesor Artur Eckert, który jest światowej klasy specjalistą od informatyki kwantowej. Mówi się od wielu lat, że no, jest takim polskim kandydatem do Nagrody Nobla. Więc zapraszamy państwa na ten wykład w studiu festiwalowym. Mamy nadzieję, że również pan profesor się pojawi. Za dzisiaj dziękujemy i do zobaczenia. Dobranoc. Bardzo dziękujemy państwu.